Siema! No normalnie po 5 miesiącach dopiero na żwirkę jedziemy. Siema! Czaisz to? No. Siema Kuba! Siema! Jezu, ja nie wiedziałem, że ty jesteś, piona! Kurde! Ja myślałem, że dopiero po ciebie pojedziemy. Aha! Kurde, ty! Kuba, kiedy my na enduro byliśmy? Miesięcy! Pojedy, 5 miesięcy nie byliśmy na enduro. Kurde. Siema. Lecimy w końcu na enduro. Jak Tomek się czujesz? Jak samopoczucie? Dobrze. Dobrze? Kład Kuba zrobiony? Chodzi? CB? Chodzi Tomek? Chyba chodzi. Ale wiecie co? Znaleźliśmy dobrego doktora. Tego co mi Honda robił do Bogusza. Doktora Hausa. Do doktora Hausa. Doktor House. Patrz, policja tam jest. Nie, to robotnik. Doktor House zajmie się gaźnikami w CB. Po prostu ona musi ożyć. Przecież to są mocne silniki dobre, nie? Synchronizacja, te klimaty, takie rzeczy. Będzie CB żyła. No chyba, że nie, Tomek wyda pieniądze, no to ER6 tam wrzucimy. Co ja mam dzisiaj, chłopaki, wziąć na enduro? Kuba? Nie wiem. A co byś chciał, żebym wziął? No mi obojętnie. No ale obojętne ci. Tu hulajnogę mogę? Może być. No. Może być hulajnoga, nie? Ale 4x4 też. 2x2. 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 Dobra, jedziemy się pakować. I słuchajcie, klient przyjedzie jutro po Kaio 180. Trzeba ją odpalić dzisiaj, Tomek. Tylko nie wiem, czy na koniec, czy teraz. To tymczasem lecimy na żwirkę. Tomek takie pytanko zadał, a gdzie my jedziemy? Gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Gdzieś na żwirkę, ale gdzie? Nie wiem. No to ty, to może będziemy rzucać butelką. Monetką? Monetką, nie wiem, trzeba coś, no nie wiem, ja nie mam pojęcia. Jak tak, wiesz, to takie pytanie zadałeś, to mi się zaczyna dzisiejszy dzień podobać. Ja ci powiem, Kuba, a ty gdzie byś chciał jechać? Mi obojętnie, żeby pojeździć. No właśnie. No, majster. Dziwi mi cię, że jest. No to ja się w ogóle nie odzywam, nie? Po prostu czekam na jakiś pomysł. Albo może pojedziemy przed siebie, co? I gdzie trafimy żwirkę, to tam się zatrzymamy, co? Może tak być. A, tylko kierunek trzeba obrać. Mamy do wyboru 4 plus pośrednie 8 kierunków. Jak się dzisiejszy dzień skończy, tego nie umiem wam powiedzieć. Jeżeli Tomek już takie pytania zadaje z samego rana. No bo to jest wcześnie rano, no można powiedzieć, no. Zaskoczyłeś mnie, Tomek. Ale to mi się zaczyna coraz bardziej podobać. A tobie? Kuba? Mi też. Też. Lok spany. Ciekawie się zapowiada. Tak, jadę, dumam i są dwie opcje. Albo jedziemy daleko i długo jedziemy, no. Wtedy tracimy na jeździe na kładach. Tak jest. Albo jedziemy blisko, no. I jeździmy dłużej. No właśnie. A najbliżej mamy? Godziemy. Godziemy. Albo Ignalin, nie? No tylko, że na Ignalinie trzeba kurde znowu zapłacić, nie? No. To może jedziemy na Godziemba. No. Kurde, zajebisty pomysł. Dawno nie byliśmy. Dawno nie byliśmy. Blisko. Blisko. I to mi się zaczyna podobać. Mi też, bo jak pojedziemy daleko, nie? No kurde, 200 jakby było. No 2-3 godziny stracimy. 2,5 godziny jazdy, nie? Bo tym no. Nie pospieszymy, nie? No nie. I 2,5 godziny jazdy to mamy 5 godzin, nie? No, ja bym też, to dzwonię do Artura. A na Godziemby mamy 20 minut jazdy. No. To i pojeździmy, najemy się. No. Pojeździmy, wyśpimy się i jeszcze się najedzimy. No. No tylko tak. Namiotu nie wziąłem. Namiotu nie wziąłeś. Ale to jest dobra opcja, ty. No, no bo jak mamy jechać, kurde, 2,5 godziny. Podoba ci się, no? Godziemba? No to gitara. Jeszcze paliwo stracimy. Słuchajcie, mi się też ten pomysł bardzo podoba. Lecimy, bo ja mam w ogóle niespodziankę na dzisiaj.
zobaczycie za chwilę. Za moment. A co to za pomysła? Co to za, no jakiego? Jeśli jedziemy na Godziębę, no, to Beta by mogła jechać sobie na kołach, no, a KXD by mógł jechać na ciepie, czyli na lawecie. Mógłby. Możemy tak zrobić. A ja mam jeszcze inny pomysł. Zamiast Bety wziąć tylko KXD. A też można. To jest w ogóle najlepszy pomysł i to jest taka niespodzianka na dzisiaj. Bleku będzie jeździł dzisiaj pitbike'iem, KXD-kiem. Tylko żeby plastiku nie było. I Tomek też. No. Jak wytrzyma, przeżyje ten KXD, to przeznaczamy go dla widza. I to w niedługim czasie pojedziemy zawieźć. W prezencie dostanie od nas. No tylko warunek, żeby przeżył dzisiejszy dzień. Nie? Przeżyje? Wygląda nieźle, wygląda dobrze. A czy przeżyje, tego nie wiem. I ten plan mi się bardzo podoba. Już dzwonię do Artura. O Jany, Kuba, nie wyspałeście? Nie. Nie? Znaczy wyspałem się, ale... O, słuchajcie, mamy trochę czasu, no to odpalimy Kajo, no bo jutro przyjeżdża klient, także trzeba go odpalić, żeby sobie trochę pochodził. Podładuje się akumulator, bo dawno nie był odpalany. Nie, to by w ogóle nie działał. Nie, działałby. Działałby, tylko by nie odpalał. No teraz spróbuj. Nie ruszaj tego guzika już. To odpal. Blokada była, Tomek. Widzisz, zawsze zapomnicie o tym guziku magicznym. A ty... Nim się najlepsze bączki wleciło. Zaraz ogień wleciło. A on w ogóle strzelał z rury, Kuba? Nie. Pożegnalny odcinek z Kajosem. Kuba, będziesz płakał za Kajosem? No nie. Nie? Wyjeździłeś się? No. Co miałeś? Hamulce sprawne? Czekaj, on ma też nożny? Nie, nie ma. Nie. Nawet krzesełko jest. Żal? Kajo? Tyle co to przeżyło, co się najeździło, co ludzi tyle to wzięło. Wszyscy jeździli, nie? No. Na bocznych, na tylnych, wszystkie górki prawie. Ale robiło. Na przednich nikt nie pojechał. Nie, Radek obiecał, ale widzisz, nie pojechał. Tata! Wyzwanie! Nie, już nie. Tata! Nie, nie ma wyzwania. Laki starym na dwa przednie. Na dwa przednie. A pamiętasz, jak tata dał tym na górnej grupie na dwa tylne i się wywalił? Którym? No Kajosem. Na górnej grupie, pamiętam, mam na filmie. No. No, poleciał Kajo na niego.
jest co wspominać z tym Kają, nie? Ja go mile będę wspominał. Tu wam pokażę zawieszenie, jak to jest porządnie zrobione. I niby chińskie materiały, chińskie śrubki, a to wszystko jest porządnie zrobione. I działa. Hamulce, tarcze małe ma tutaj z przodu, ale hamuje dobrze. Wiadomo, to jest 180. Nie jest to jakoś super mocne, ale jest fajne. No mi się wydaje, że super mocne nie jest, ale jest mocne. Do pobawienia jest fajne. Tak. Czyli tu nic... Jak tu jeszcze tu? Nic się nie dzieje po prostu z tym kładem. No nie, olej wymieniać. Dbali to wszystko i jeździć. Dobra, to ostatnie odpalenie Kajosa, Kuba. Tu nie, tym guziczkiem, tym czerwonym nie rób, bo nie, on się nie zapina. Robiłem nic. No. Czyli jest co wspominać, nie? I było, i slajdy. Powiem wam, że z przodu to trochę podobny jest do KTM-a, kurde, taki chiński KTM, nie? I nie jest wywrotny, nie? Czyli tak, żegnamy się z naszym Kajo. Papa. Papa. Dziura w wydechu była. I Menek tam chyba powiedział, że trawa w wydechu jest. A kto spawał wydech? Kto kierowcą był? Kto kierowcą był? A kto spawał? Ty, żal mi, kurde, wiesz co, powiem ci jak klient... Jeszcze jedno! Wiesz co, jak mi się klient, no mów. I wleciał na ciebie ten kład jeszcze. Wleciał na mnie. No. Kolejne wspomnienie. On wleciał na mnie, Tomek wyskoczył z lawety na mnie, tak, jeps. Nie, pamiętasz? Ale kurde no, powiem wam, że jak mi się klient nie spodoba, to nie sprzedamy. Nie, naprawdę no. Utożsamiłem się z tym Kajosem. Fajne kolory ma. Fajne kolory, nie? Czarny. Tu Artur obszywał siedzenie, taka historia tego. Tu wlepę ma Blacka, tu nawet ma wlepę Kładomania jest. Projekta, Kładomania też gdzieś jest, gdzie? Tutaj, no, na tym, jest kluczyku. Brelok Kładomania. Tomek to się wyjeździł tym Kajosem, co? Nie, Tomek? Kajo? No. Nie mów, że ci zapali. Nie mów, że ci zapali. Ty nie wjeżdżaj. No i co? Dobrze. Ty to Kajo odpalił, a cebula nie chce odpalić. Mówiłem, że stąd nie wyjedziemy. No. Jedziemy, Kuba. Pychamy. Kajo odpalił, a cebula nie chce Tomkowi odpalić. No słuchajcie, no to co, kończymy ten odcinek, sprzedajemy Kajo. Jutro przyjeżdża klient i mam nadzieję, że będzie zadowolony i go zabierze. Może się zgodzi, żeby nagrać odcinek, no to będzie odcinek z tego. A jak nie, no to nie. To już ostatni filmik z Kajo. Nara.